Tu pan Ząbek i program Pojawiam się i znikam. A dzisiaj pojawiamy się w nietypowym miejscu na Mazurach i jest to Republika Ściborki. Odwiedzimy bardzo interesującą osobę, która ma niezły sposób na życie. Zapraszam! Dzień dobry. Zaczynamy dzień z życia trapera. W piecu napalone. Śniadanie zjedzone. Ja nie jestem typowym traperem i dzisiaj będę jadł hummus i paprykę. A na deser będzie mango. Upolowałem je dzisiaj rano. Życie na łonie natury wyostrza apetyt. I wszystko smakuje dwa razy lepiej. Najwyższa pora na polowanie. Każdy traper każdego dnia ćwiczył polowanie. Ja nie mam strzelby, za to mam dzidę. Bierzesz patyk, tutaj się trochę łamę, żeby był ostry, przykładasz do polika. I jak naciśniesz mocno, trochę przytrzymać palcem i się dziura zagoi. Spoko? Nieźle, co? Przybipione. Stojąca w puszczy chatka. No i na tej tablicy zaraz podejdziemy do jej repliki. To ona była zrobiona z kartonu jakiegoś i tak dalej, takie jakieś takie jaja na przykład. Nie?
obudziło mnie wycie psów, wilków, które chciały biegać. No to wstałem i oglądam wschód słońca. Jest fajnie. Dzięki uprzejmości biegnącego wilka mogłem skorzystać z jego szafy i pokażę wam teraz kilka indiańskich ciuszek, ciuchów, ubrań, przebrań, stylizacji. Wiosna, lato, jesień, zima. Do dzieła! Ja sobie Indian troszeczkę inaczej wyobrażałem, ale w taki też biegali. I love you! I gdy jest ci za jasno, załóż okulary z drewna. Przyjrzyjcie się uważnie, bo już niedługo każdy zechce mieć takie okulary. Gdzie jest Republika Ściborska? Leży niedaleko Bań Mazurskich. Dołożył ją Darek Morsztyn, dla niektórych znany jako biegnący wilk. Darek od ponad 25 lat, a myślę, że może od 30, interesuje się kulturą indiańską. Jeśli byście chcieli kiedyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat Indian, albo spędzić kilka dni w indiańskim tipi, albo w traperskiej chacie, odnajdźcie w internecie, wpiszę sobie w internecie biegnącywilk.pl i znajdziecie stronę Darka Morsztyna i może wy również zostaniecie traperami. Moi drodzy, przygoda w chatce trapera dobiega końca. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Dla tych, którzy dotrwali do samego końca, mam niespodziankę, jest konkurs. Żeby otrzymać te dwa gadżety, wystarczy, że w komentarzu pod filmem napiszecie hashtag pojawiam się i znikam. A ja za tydzień rozlosuję spośród was, wlosuję właściwie, dwie osoby i na Facebooku napiszę, kto wygrał. Ale tymczasem przybijam swoją rękę. Wam dziękuję. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Na razie!